Dzień dobry, moi mili, z tej strony Shiro, wracamy do Kingdom of the Dead. Jesteśmy na najtrudniejszym poziomie, w krypcie. Dostaliśmy już po nosku. Ale udało nam się uratować w sumie. Jakoś tak wyszło. Ja jestem ciekaw teraz, czy my możemy tam przejść. O, możemy sobie przyspieszyć. Bardzo mnie interesuje tamto wejście. A nie, czekajcie, bo on sam tam wyszedł. To musi być tu wejście. Gałgany. Dobra. No ten shotgun to jednak robi robotę. Weź. Czemu nie możesz być normalny? Czy one z pieca wyszły? Naprawdę? Uuu. Ale ty jesteś szybki. Uciekaj. Uciekaj. Czekajcie, gdzie były te HP-ki? Tu były te HP-ki. No nie, spartoliłem się. Spartoliłem się. Muszę sobie trochę TNT zostawić na bossa. Właśnie, dobrze, że tędy nie lazłem. Jak głupi. O, kundli dużo. Dużo, bardzo dużo kundli. No! Takie to jest zaszczucie tymi psami. Mega zaszczucie tymi psami. Ja się tych zębiaków naprawdę nie boję, ale tego to normalnie nie mogę zdzierżyć. Dobra, mamy 6 życiek. Puste żyćko. Próbujmy dalej. Znając, że to zaraz spadnę i się skończy dzień dziecka, ale spróbujmy. Drże z antycypacji z śmiertelników. Boże, nie umiem się wysłowić. Antycypacji. I gdzieś tu będzie ten ziomo. O! Wiem, że to troszeczkę marnowanie. Umrzesz? Nie umrzesz. Ja tego gnoja rozwaliłem? Chyba rozwaliłem. Skąd to? Gdzieś tu jest. No serio się w ścianę wpierdzielił? Ale może strzelać. Może strzelać. Nie jest to dobre. To i się mi to w sumie nie przeszkadza, że on sobie tam siedzi. Że on sobie tam siedzi. To jest to creepy, naprawdę. Ta gra mnie zaczyna przerażać. Ta gra mnie zaczyna przerażać powoli. Straszne zaszczucie. Padł? Ano, padł. Czekaj. Niech się tamten nie zabije. Niech cię tamten gnojek nie zabije. Mogę tu wskoczyć? Mogę. Będzie tu coś ciekawego? Nie będzie. Może i będzie. Gra przewidziała, że ja tu wejdę. Czyli to były te księgi wieczyste chyba. Tak? Nie. Objective po prostu zaliczyłem. O. Dobra, umarł i nie żyje. No, zaszczucie pełną gębą. Dobra, idziemy dalej. Tam dalej jest chyba już boss.
Umrzyj ta. Piesy. Umarły, umarły. Serio, te psy są najgorsze. Te psy są najgorsze. Jaki sejwik? Nic, 0-0. O kurde. Trochę was tu jest, nie powiem, że nie. Hop. Dobra, tamten nie żyje. Ale oczko. Oho. Umieraj. Ale padły pięknie. No i tu chyba możemy te krypty nawet otwierać. Ej, to ja o tym nie wiedziałem. Ej, faktycznie, one są tu otwarcie. Ej, no i ja o tym nie wiedziałem. Ale żałuję teraz. Te krypty da się otwierać. Nie, te wszystkie przelecę teraz. No tego się nie da? Ej, kłamstwo, oszustwo. Kłamstwo, oszustwo. I nawet chyba jedźwików nie straciliśmy. Robimy się coraz bardziej pro w tą grę. Powiedział to, po czym umiera. No. Prawda? Naprawdę? Nic nie ma. Jest safe. Jest minigun. Mamy minigana. To zaraz tu wyjdzie. Coś mi się wydaje, że on tu zaraz wyjdzie. Bum, 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 bum. Au! Ej, ale nic mi się nie stało. Nic mi się nie stało. Pyk, 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 pyk. Bum, bum, bum za serka. Gramy wszystko jak leci, tylko teraz pewnie padnę i będę potem żałował, że coś brałem. Skoczę pewnie gdzieś kurde w dziurę i będę miał. Nie tu? Chyba nie. Ale coś nam za dużo przedmiotów dają, więc zaraz pewnie będzie boss. Wow. Trochę was tu dużo. Trochę was tu dużo. Padł. Padł. Skąd to? O, ty jesteś tu. Oczko. Oczko, proszę mi tak nie szaleć. Halo. Pomieraj wszyscy? Jeszcze nie? Jeszcze jest jedno oczko. Oh, shit happens! Dobra. Słyszę jeszcze jakiegoś bursona. Co mi tam włazi? Pytam się, co mi tam włazi. Przecież słyszę. Coś tu jest. Tylko co? To nie ma nic. Coś nie ma jak tam się by ślajało. Ale nie, no muszę to zabić. Nie! Fuck! Nic tu nie było. Nic tu nie było. To też się rozwalić nie da. Oho. Dobra, już wiem mniej więcej, co tu będzie.
spotykamy, to w ten sposób. I co, to samo? Znów? No, czekaj. Bierzemy TNT. Kurde, nie. Na srańcu. No dobra, musimy go w inny sposób rozwalić. Jest coraz więcej. No bez jaj. Ale opaliłem mandolety, no. Co to myśli? Ale mi się ciepło zrobiło. Dobra, żyjemy. Przynajmniej mamy teraz sporo TNT. No i to nawet bardzo sporo. Nic nie ma. Już nic nie ma. No tu jest jeszcze jedna. No i dobra. Sklirowaliśmy to pomieszczenie. Tu już też nic nie ma. To co, schodzimy na dół? A tu już jest koniec. Wow. Szybko nam jakoś poszło. To zabiliśmy tego robaka. W końcu go zabiliśmy. No i wyłazimy. No to jeszcze może wam puszczę jedną misję. Ops. Tu dwie inne osoby. Ale to nie, a są to uratowane osoby. No i fajnie. Śmierci zero. Pykło. O dziwo, tą kryptę przeszliśmy. Dobra, jak będzie to wyglądać teraz, skoro zrobiliśmy to na ostatnim poziomie trudności? Odblokowały się kolejne. I patrzcie, jeżeli zaliczymy na jednym poziomie, tym najtrudniejszym, to zaliczają się wszystkie. Czyli opłaca się robić to na maksa. Podążamy śladem zgłoszeń zaginięć robotników nocnej zmiany z dzielnicy fabrycznej. Miejscowi powiedzieli nam o niezidentyfikowanym zjawisku o skali wystarczającej, by zasłonić gwiazdy. Oznaczamy tę okolicę jako potencjalną bramę. Oczy szeroko otwarte i przed siebie, agencie. Dobra. Znajdź niż bramę. Znajdź listę, unikaj jakichkolwiek strat wśród cywili. Dobra. Na maksa. Jak na razie nam ładnie poszło. Fabryka. Smród rozkładu jest obrzydliwy. Wielkie okręty łowiące wieloryby wyrzucają niedaleko stąd swoje odpady. Zawsze tu cuchnie. Góle i rozkład. Widziałem, jak się w nim tarzają. Znajdź swój smród, a znajdziesz bramę. Dobra. Już nic nie ma, nie ma. I zawsze rozgrywkę. Za ciemno by się włóczył po okolicy, wracaj do domu. O Jezu, czy to będzie moplatający jako boss? Proszę nie. Proszę nie. Bardzo proszę nie. Chcę, że gucią do gadania, prawda? Już idą mędy. Won. Au.
To we mnie strzelacie gnojki. Dobra, padły. Muszę troszeczkę więcej tej broni używać, bo widzę, że bez problemu sobie amunicję znajdujemy tutaj. A jednak łatwiej jest znaleźć amunicję niż HP-ki. O, jak ciemno. To nie brzmi... super. Padło? Padło. Dobra, was to mogę normalnie dekapitować. Mieczników to bez problemu. A mama mówiła, bo ci ręka uschnie. No i uschła. Znaczy w sumie to cię obciąłem, ale... ale zawsze coś. Dajcie mi już tego shotguna, bo już wiem, że gdzieś tu musi być... O nie. O. Tak na early mi dodajesz? Kurde wódka, no. Au! Zgiń! Ile ty masz HP? Mi was się lepiej z miecza rąbię. Nie wiem czemu. Won gnoju. Gdzieś mi tu celował do mnie. Ja ci dam, gołgani. Ja ci dam! Tam jest wejście. Ale tu widziałem jeszcze jakieś drzwi. Tu jest ciemno jak w... nie powiem gdzie. Serio, tu jest mega ciemno. Ale tam widziałem chyba żyćko. Dobrze widziałem. Dobra, wpadły. O, ale to był bait, o kurde. Hop. A grat umarł. Nie? Ty też umrzyj. Jak możesz. Już trzeba bardziej uważać, powiem wam szczerze. Już nie jest tak kolorowo. Tu już nie jest tak kolorowo. No, już miałem strzelać. Całe szczęście tego nie zrobiłem. Gdzie on jest? Jak ty tam wlazłeś? I on jest w bunkrze. Już go nie ma w bunkrze. Jakoś otwarte tereny bardziej do mnie przemawiają. Hop. Te kundle są easy, jeżeli mamy tutaj w sumie dobre przejście. Mimo iż one są szybkie, to i tak są wolniejsze niż my. Raz. Jeszcze raz. Take it. Umieraj mi. Coś tam się poruszyło chyba. Czy chyba nie? Tych kundli jest tu sporo, ale wiecie co? W tej misji jest dosyć mało amunicji. Wik pierwszy. Ale dużo nam za to życia dają. I to bardzo dużo życia. Serio, sporo życia dostajemy. O kurde. Jeszcze was tutaj. Żegnamy pana. Ła. Siadło.
kurde, wytrzymały grujno. Padł, padł. Zorka to chyba najgorszy. Oprócz psów. Są tylko mocne w zamkniętych pomieszczeniach, nic więcej. No tak jak na przykład tu ja już słyszę, no to już na easy. Te kundy są, mówię, odważne tylko jak nie mamy przejścia. Albo ten też jest taki dziwny. Padł, padł. Ale nie zmienia to faktu, że są nieprzyjemne te moby. Dobra, kolejne HP. No ale amunicji nadal nie mamy za dużo. Coś tu muczy. Gdzieś tu jest jeszcze... O, właśnie piesek. Ja tam widzę HP. Kolejne. Tu gdzieś są moby. One się chyba zbugowały. To nie było HP. Coś tu widać. Tylko skąd? Czyżby kolejne zejście w dół? Ale was tu jest? Au! Won. Parczywce. Ile was tu jest? Czasami tym łbem kiwać, gnoju. Ty jest lepszym snajperem? Ja czy ty? To były drzwi tylko, dobra. Więcej ammo. Musimy jeszcze coś znaleźć, właśnie musimy o tym pamiętać. Musimy o tym pamiętać. Cholerka, no. Tej amunicji. Gdzieś coś musi być. Nie wiem, czy mogę do wody. Obstawiam, że nie. Boję się, że zginę. Czekajcie. Znajdź listę. Lista pracowników. No, ile was tutaj jest? Au! I gnoju. Hop. Do mnie tu będziesz walił. To bez jaj! Ty ptasi muszczku. Ile was tu jest? Padło, padło. Serio, tych mów jest od zarąbania. Nadal mi się wydaje, że ja tej listy nie wziąłem gdzieś, kurde, no. Ale nie wiem, gdzie to może być. Gdzie ta lista pracowników może być? Ewidentnie nie tu. Cóż to się świeci? Uuu. Majne ulubione. Majne ulubione. Więcej ammo. Musimy się bardziej rozglądać, bo ewidentnie gdzieś ta lista może tu być. Jak widzieliśmy ostatnio, była dosyć mocno ukryta. Tu? Nie, to nie tu. Ale do wody ewidentnie nie możemy skakać. Dobra, idziemy wyżej.
Idziemy wyżej. Zbyt otwarty teren. Tak jak mówiłem, zbyt otwarty teren. Bum. O nie, oczka. Dobra, siadło. Tam coś do nas idzie, widziałem. Ty, czym ty jesteś, Gnejku? Jaki ty szybki. Na szczęście nie żyjesz, ale to nie zmienia faktu, że byłeś creepy. Nie wiem, czy ty byłeś strzelający, czy nie? Sobie lukam w międzyczasie, czy tu nie ma żadnych jednostek? Chyba nie. W ogóle planuję zrobić serię z gry Impossible Creatures. Nie wiem, czy kojarzycie taką strategię. W sumie, no, chyba RTS nawet jest. Nie wiem, nie znam się na tych podgatunkach. Powiem wam szczerze, to jest gra mojego dzieciństwa, można powiedzieć. Uwielbiałem w to grać. To jest pierwszy taki sandboxik, gdzie mogliśmy robić własne takie jednostki. Ogólnie strategia polega na tym, że łączymy własne zwierzęta. Łączymy zwierzęta, robimy z ich stwory, czy z ich stwory. I... no i się naparzamy. Aczkolwiek chciałbym przejść kampanię całą, która jest w sumie nawet fajna. Tylko tam jest sporo tłumaczenia. Ostrzegłem go, ostrzeżenie nie wystarczyło. O kurde. Nie topesz! Nie topesz! Cholera! Co? Już? A to jest easy. Może byś tak? Taki easy nie topesz? Nawet żeś mnie nie przeleciał? W sensie takim żartobliwym? Ja nie wiem. Co to za nietoperz, który nie lata? Nie lot. Nietoperz, nie lot. Op. Orlando Shipping. No, więc jakie są najbliższe plany? Będę musiał zakupić, bo widziałem, że na Steamie jest ten właśnie Impossible Creatures. Jest to gierka świetna. Świetna. Ja tędy nie przejdę. Ja przejdę dopiero później. Chyba dopiero później. O ile przejdę. Idziemy dalej. Tutaj na bliski dystans się ewidentnie shotgun przyda. Coś tutaj mewa chyba krzecze. Ten pierwszy. Nie trafił. Ja też tak umiem. O! Gdzie? Skąd? Skąd ten snajpęk? Mob, który przed ścianę chyba. Tak mi się wydaje. No dobra, trudno. Jak przed ścianę, to sami wyjdzie. Skoro przed, to i wyjdzie. Ale jestem snajpęk. Wow, wow, wow. Au! Wuhuu! Pyk. Trochę amunicji. Au! No naprawdę mnie żeś trafił, gnojku? Wuhuu! Nie! Już myślałem, że plecę do wody. Na szczęście tak się nie wydarzyło. Ale tam widziałem oczko chyba jeszcze, czy nie? Miałem wrażenie, że widziałem oczko. Jesteśmy już przy końcówce. Więc ja, wiecie co, nawet pociągnę to dalej. Niech stracę, będzie dłuższy odcinek. O ile w ogóle przejdziemy to, bo teoretycznie nie mamy jeszcze jednej... jednego, przepraszam, nie jednej, tylko jednego przedmiotu, który był potrzebny do zakończenia tej misji. Ups, kolejne serduszko.
Bum. Robi się coraz gorzej. Hop. Spierdzielaj to szybko. Oni zaraz tu będą. One zaraz tu będą. O, tam jest. Co zaznacza? Bum. I rozumiem, że musimy iść tędy. Będą tu jakieś moby? Będą na 100%. Wiecie co? Ja sobie najpierw zapiszę. Ja sobie najpierw zapiszę. Zejdziemy sobie tutaj. Zbierzemy książkę. Dobra, trafiony, zatopiony. Trafiony, zatopiony. Wszystkie gnoje? O kurka, wódka. Wow! Czwarty? Trzeci. Jeden umarł? Dwóch umarło. Dobra, wszystkie. Amen. No nie powiem, trochę się owaliłem. No i to było wyjście po tej stronie. Można było tak od razu. O, mi się wisząca skrzynia. A, tu się nie dało wejść, dobra. Zmieniam zdanie. Ja mogę zapisać znów? Nie mogę. Jezu, jakie dziwne dźwięki. Ale dziwne dźwięki. Ops. No nie mów. Pomrzyj. Ale nie jesteś taki mocny. Jesteś straszny, ale nie mocny. Mamy minigana. Stawimy go sobie bardziej na walkę z bossem. Cały czas mam wrażenie, że coś mnie przejdzie od tyłu. Serio. I że zapłaczę, i to mocno. O! Dobra, umarł, umarł. Au! Był szybszy. 3 minuty nagrania, no sporo, sporo. Wiem, że się wyrobię. Postaram się to zrobić jak najszybciej, ale możliwe, że to podzielę jeszcze na dwa. Gdzie tu jeszcze nic nie jest, że tak powiem, przekreślone. Chciałem zrobić jeden odcinek, ale nie wiadomo jak to długo jeszcze będzie trwało. Mam nadzieję, że już niewiele. To jest ostatnia prosta. Taką mam nadzieję. Chyba tak. A, jest ten kurde nietoperek. Hop, 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 hop. Panie nietoperku. Dużo myszą. I pyk! Panie toperku. Umarł i nie żyje. Dobra. Udało się. Kolejny poziom zrobiony. Rozwalamy co nie nasze. I przechodzimy, co? Nie wiem gdzie w sumie, bo nic tam nie widzę. Gdzie ja mam iść? No bez jej. No gdzie ja mam wyjść?
Ale to spartolili, serio. Z tą dziurą to spartolili totalnie. Dobra, udało się. Znaleźliśmy dwóch ludzi. Misja zakończona, pięknie, 27 minut. Śmierci zero. I trzech uwolniliśmy. Więc myślę, że jeszcze jeden odcinek z tego będzie. Ale to zobaczę, jak wam się te odcinki przyjmą. I tak, tu mamy Complete All, tu mamy All. Jeszcze tu musimy nadgonić. Został nam las w śródmieście oraz linia frontu. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, Discorda, jaki harmonogram macie w opisie. Trzymajcie się. Hej, hej.